Postępowa lewica zaprzecza całej biologii. Dlatego według postępowej lewicy okres nie ma płci. Nie wierzycie, że oni w to wierzą? Voilà. Okres nie ma płci. Ali Kopacz, Uniwersytet Pedagogiczny, kierunek psychologia. Niebinarna aktywistka, którą parę dni temu aresztowała w Polsce policja za jej zachowanie na demonstracjach. Ale pomysł, że nie tylko kobiety mają okres, przyszedł do nas z postępowej Ameryki. Ma on o tyle ciekawą konsekwencję, ten pomysł, że teraz w Ameryce w męskich toaletach instalowane są dyspensory, maszynki do wydawania podpasek i tamponów. Logika jest taka, że jeżeli kobieta identyfikuje się jako mężczyzna, to oczywiście może do takiej toalety wejść, no i sobie wziąć tampona czy podpaskę. Dlatego więc w stanie Illinois na przykład demokraci przepchnęli ustawę, która zmusza szkoły, oczywiście za publiczne pieniądze, do montowania tych dyspensorów do podpasek i tamponów również w toaletach dla chłopców w wieku od 4 do 12 lat. Jest to bardzo ważne dla młodych menstruatorów. No i w wielu szkołach pojawiły się takie maszynki z podpaskami i tamponami w chłopięcych toaletach. W jednej jednak ze szkół, Lyons Township School, chłopcy postanowili pokazać, co o tym myślą. I zerwali dyspensor z tamponami i wsadzili go do kibla. Proud of you, boys.